Ciebie serdecznie. Chciałam Ciebie przywitać w nowym kursie, który jest przeznaczony nie tylko dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z metodą Wanda Training, ale również dla tych, które już znają moją metodę, ale zaczynają, odpuszczają lub chcą usystematyzować wiedzę, zbudować solidne fundamenty i tym razem osiągnąć swój cel, czyli zdrowie, energię oraz proporcjonalną kobiecą sylwetkę. Między innymi nauczysz się, w jaki sposób trenować efektywnie, tak żebyś nie marnowała ani czasu, ani pieniędzy. Będziesz wykonywała tylko najskuteczniejsze ćwiczenia i najefektywniejsze metody, żeby w maksymalnie krótkim czasie osiągnąć swój cel. Nauczysz się również tego, jak zdrowo się odżywiać, w jaki sposób zaplanować sobie dzień, żeby zdążyć i z treningiem, i z przygotowaniem szklanych lunchboxów, i z regeneracją oraz żebyś miała czas na pracę, dla siebie, dla rodziny, dla dzieci, na swoje zainteresowania i również, żeby Twoja praca była efektywniejsza. Dowiesz się również, w jaki sposób się motywować, jakich błędów nie popełniać, a przede wszystkim jak wytrwać. Rozumiem, że nadmiar sprzecznych informacji frustruje. Dlatego przygotowałam dla Ciebie właśnie ten kurs, dzięki któremu zrozumiesz, że nie trzeba liczyć kalorii, nie trzeba ważyć posiłków, nie trzeba być non-stop na jakiejś modnej diecie, nie musisz również trenować godzinę, robić cardio, przysiady czy brzuszki. Nauczę Ciebie, jak zbudować kobiecą sylwetkę, jak być zdrową przez lata, bez efektu jojo. Potrzebujesz tylko 30 minut dziennie na skuteczny trening oraz 5 minut na przygotowanie zdrowego posiłku. Dzięki temu Ty również będziesz mogła wyglądać lepiej niż kiedykolwiek i tym razem osiągniesz swój cel. Tematy tego kursu to lista zakupów, najczęściej popełniane błędy, zasady efektywnego treningu, zasady zdrowego odżywiania, metoda szklanych lunchboxów, dobór sprzętu, czas metamorfozy, motywacja, systematyka, wybór metody, wybór trenera oraz dowiesz się, dlaczego do tej pory nie miałaś efektów. Ponadto otrzymasz dziennik treningowy oraz dziennik żywieniowy gratis.